Klasyki Toyoty to auta legendy. Samochody, które zna każdy. Niezawodne auta na lata. Ikony motoryzacji. To właśnie im poświęcona jest ta seria. A bohaterką dzisiejszego odcinka jest Toyota Corolla KE30 z 1974 roku. Jest to trzecia generacja tego najlepiej sprzedającego się samochodu świata. Produkowano ją od sierpnia 1974 roku do lipca 1981. Corolla 3 zapewniła marce Toyota największy wzrost sprzedaży aut w Stanach Zjednoczonych, dotkniętych w tamtym czasie kryzysem paliwowym. Dzięki sprawnemu przygotowaniu oszczędnych i ekologicznych silników dla Corolli, Toyota mogła z powodzeniem konkurować na światowych rynkach. Już w 1974 roku roczna produkcja modelu okazała się większa niż Volkswagena Garbusa i japoński model zajął pierwsze miejsce w rankingu najpopularniejszych aut osobowych. Egzemplarz, o którym jest ten odcinek, to jedna z pierwszych Corolli tej generacji, jakie wyprodukowano. Powstała w roku 1974. Do Polski, do grupy Sabaj, trafiła w roku 2004 ze Szwecji, z okolic Uppsali. Auto jest w 100% oryginalne. Zostało jedynie pomalowane na oryginalny kolor. Toyota Corolla KE30 to czterodrzwiowy, pięciomiejscowy sedan z silnikiem spalinowym o pojemności 1,2 litra i mocy 54 koni mechanicznych. W tym modelu zastosowano napęd na tylne koła, wykorzystujący układ SSW, czyli przeniesienia napędu. Dzięki temu auto jest dużo bardziej dynamiczne. Po przyjeździe do Polski Corolla KE30 trafiła w dobre ręce mechaników z grupy Sabaj, którzy zajęli się nią najlepiej jak potrafili. Dokładny przegląd, drobne naprawy i całkiem nowy lakier przywróciły auto do idealnego stanu nie tylko na zewnątrz, ale także w środku. Corolla KE30 to nie pierwszy samochód tej marki, jaki miał w swoim posiadaniu pan Roman Sabaj. Jego przygoda z autami Toyoty zaczęła się wiosną 1980 roku, kiedy to po 3 dniach czekania w kolejce udało mu się zakupić Toyotę Corollę DX70. Samochód ten niezawodnie służył jego rodzinie przez blisko 15 lat, przejechawszy 358 tysięcy kilometrów. Jak to jest, że ta Corolla jest ciągle na chodzie? Otóż, proszę Państwa, jest to niezawodna marka. Składa się na to wiele czynników. Najważniejszym z nich jest nasza filozofia, u podstaw której jest ciągłe doskonalenie i dążenie do perfekcyjności. Każdy z modeli tworzony jest z ogromną starannością i dbałością o nawet najmniejsze szczegóły. To właśnie jest legenda marki. Kierowcy, którzy zaufali Toyocie, mogą być pewni, że poruszają się bezpiecznym autem, które będzie im służyć przez wiele lat. Jesteśmy szczęśliwi, że ta prawie 50-letnia Toyota Corolla jest w tak świetnym stanie i cieszyć się nią mogą kolejne pokolenia fanów motoryzacji. To dowód niezwykłej niezawodności marki Toyota. Mamy nadzieję, że auta wyprodukowane współcześnie będą służyć swoim właścicielom przez długie, długie lata. Teraz stara dobra Corolla z 1974 roku spędza zasłużoną emeryturę, będąc modelem wystawowym w salonach grupy Sabaj. Ale to nie znaczy, że powiedziała już swoje ostatnie słowo. Auto jest w pełni sprawne i w każdej chwili może wyruszyć w kolejną podróż. Dziękujemy za obejrzenie kolejnego odcinka z serii Klasyki Toyoty. Już niebawem pokażemy Wam kolejne klasyczne auto. Mamy nadzieję, że będziecie z nami, a tymczasem zapraszamy wszystkich dumnych właścicieli Toyot z doświadczeniem do Klubu Rekordowych Przebiegów Toyoty na stronie www.klubrekordowtoyoty.pl. Do zobaczenia!